No siema, z tej strony Lotrus, a dzisiaj kolejny odcinek serii Hypixel Skyblock od zera. Wspomnę jeszcze o serwerze Discord, link macie w opisie. Dodam jeszcze, że na Hypixelu istnieje również gildia, ale trzeba spełnić skromne wymagania widoczne teraz na ekranie. Chciałbym zacząć od wyspy, która się zmieniła ze względu na jeden fakt. Tak? Nie wiem dlaczego, po co, czemu. Ale zbudowałem swój prywatny Dark Auction House, łącznie z podziemiami, które wymusiły na mnie połączenie tych trzech pomniejszych wysepek. Dodam, że jakiś czas temu odbył się live, na którym dostałem m.in. donate na Skyblocku w wysokości 50 milionów. W sumie jeszcze trochę i może nawet MVP Plus będę mieć, a wtedy, jak niektórzy może już wiedzą, będę miał dodatkowy profile slot. A tak się składa, że dodali nowy tryb. Zasadniczo 50 milionów to dużo i znowu możecie stwierdzić, że to oszukane, więc postanowiłem za tą kwotę kupić Catacombs Expert Ring. Co on robi? Zapewnia plus 10% więcej expa za każdego rana w dungeona, czyli na dłuższą metę przydatne. Chciałem jeszcze zakupić Scarf Grimory, ale pewien kucyk kupił przede mną, dlatego też w ramach rewanżu nie ma go na tym odcinku. Poczekałem dzień i kupiłem droższy o 300 tysięcy, który w dodatku miał zastosowany taki efekt, że daje mi dodatkowe 0,5% Magic Finda. Więc spoko. Ogólnie z Jugolem zawarłem taką umowę. Tak lata wyceniona na 130 milionów, którą widzicie teraz na ekranie, od razu za darmo, z jednym ale. Musiałem ją spłacić do 10 dni. Dla mnie była to super opcja. Z tego co pamiętam, spłaciłem ją po 3 dniach, więc mam już coraz bardziej kompletny armor na tanka. Ale i tak brakuje mi jeszcze Astrei, więc mocne F. Na live'ach robiłem też różne inne poboczne rzeczy, jak na przykład zebranie wszystkich pozostałych Fairy Souli, więc przybyło mi trochę HP. Poza tym dobiłem okrągły 20 level foragingu. Jeszcze wspomnę, że podczas spooky festiwalu zacząłem łowić. I wiecie co? Brak profitu. Serio czekam na Fishing 24. Poza odcinkiem zadbałem jeszcze o to, żeby wbić Tarantula Slayer level 6. Tak samo zresztą z wilkami. Myślę nad kupieniem Kery do Enderman Slayer 6, ponieważ wtedy będę mógł korzystać z Auto Slayer. Jak ktoś nie wie jak to działa, to w skrócie po rozpoczęciu questa i zabiciu Slayera automatycznie rozpoczyna nowego questa bez ponownego dzwonienia do Maddoxa, więc skraca to czas, plus jak będzie derpi, będzie się można tradeować w pewien sposób Slayerami. Niestety, ale nie ma szans, żebym sam wbił Enderman Slayer 6, więc musiałbym prawdopodobnie kupić Kery na jakimś zagranicznym serwerze. Według moich szacunków taka przyjemność kosztowałaby mnie 60 milionów, więc znowu. Muszę ustalić priorytety, bo fajnie byłoby być już pełnoprawnym tankiem lub zrespić Hypixela. Jedna bardzo szczęśliwa dla mnie rzecz. Udało mi się wbić Heart of the Mountain 7. Jak tego dokonałem? Od możliwości udania się do Dwarven Mines robiłem codziennie 4 komisje z bonusem. Mam już profil łącznie 3 miesiące, więc tak, da się to zrobić bez większych problemów. Ale oczywiście można tryhardować w Crystal Hollows. Przy okazji dodam, że wyfarmiłem łącznie 2 miliony Mithril Powder. Jak to zrobiłem? Mam wymaksowany perk Daily Powder. Daje on 3964 Mithril Powder za pierwszą wykopaną rudę każdego dnia. Dodam, że jeżeli wykorzystamy ten bonus podczas Double Powder Event, to faktycznie dostaniemy 2 razy więcej za ten perk, więc starałem się wyczekiwać tego momentu. Poza tym Goblin Killer perk i awczenie na goblinach. W sumie mogę się w niedalekiej przyszłości zająć kopaniem gemstone'ów, ale pod to trzeba zmienić perki, no i oczywiście wydać kolejną kasę, której nie ma, bo mam za dużo priorytetów. No cóż, albo awczyć, albo w końcu uda mi się dropnąć Giant Sword'a z F6. Dodam, że Jugol kupił sobie Hyperiona, więc teraz mam możliwość kierowania z nim F6. Z jednego rana jesteśmy w stanie dostać 750 tysięcy na głowę, więc 750 tysięcy za około 8 minut to dobry deal. Fajnie byłoby kierować F7, ale do tego trzeba się lepiej przygotować. Co mogę jeszcze dodać?
Osiągnąłem już stosunkowo dużo, jak na 3 miesiące profilu. Myślę, że doszliśmy do etapu, w którym odcinki z tej serii będą się pojawiać rzadziej, ponieważ moim jedynym ogranicznikiem jest kasa. Niestety, ale zdobycie jej w dalszym ciągu zajmuje trochę czasu. Ale spokojnie, nie kończę z tą serią. Będę mógł się teraz skupić na takich poradnikach jak na przykład skipować Trap Room, kompletny poradnik a propos F7 lub zrobić super dopicowany poradnik, który omawia dungeony od A do Z. Oczywiście nie można zapomnieć o poradniku jak zrespić Hypixela dla opornych. No i to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Cześć.